czy kiedy korzystamy z kas samoobsługowych, to dyskonty zatrudniają nas na czarno? No proszę. Ja z tych kas, kurwa, nigdy nie mogę korzystać, bo ja mam zawsze alkohol, kurwa. I się strasznie wkurwiam, że muszę tą babę czekać. To jest tak. Najgorsze. W sensie jakby idę do tej kasy, nie? I tak mówię... A nie. W sensie tak, albo to wyjmę piwko. A potem sobie myślę, ale ja po piwko głównie przyszedłem. W sensie jakby to, co tam jest obok, jest dla mnie mniej istotne tam. Chuj z chlebkiem, nie? Jakby to się mija z celem, moim zdaniem. A nie masz pewnej przyjemności z korzystania z kas samoobsługowych? Bo ja mam. Ja wolę wybierać te kasy samoobsługowe, bo nie mam kontaktu z drugim człowiekiem. I to jest dla mnie niesamowite, jeżeli ja mogę uniknąć tego, czy ma pan kartę, czy jaka będzie płatność, jeżeli to wszystko unikam, tych wszystkich ludzi, którzy napierają dalej. I ona... Co jest za różnica, czy ci to mówi nagrany człowiek, kurwa, czy człowiek, który napierdala jak Katarynka i mówi dokładnie to samo za każdym razem? Kartę skarbonkę pan ma? A to samo cię zapyta kasa. Nagranego człowieka mogę pierdolnąć. A to zmienia postać rzeczy akurat. A jeszcze nie widziałem, że ktoś napierdalał tego kasjera, tego elektronicznego. Kasjera? Tego elektronicznego. A tego... Okej. Okay. A czy widziałeś, jak rzeczywistego kasjera ktoś napierdalał? Nie, ale miałem kiedyś sytuację, że stoję przy kasie, nie? I jebie. W sensie, ktoś się zjebał przy tej kasie. A, dobra. Bo nie wiedziałem, co robisz. I... Bo jest... Ja nie wiedziałem, jak ktoś... W życiu pani nie uderzę! Nie, nie, ale chodzi... Pi. Tak, bo miałem nieskasowaną prezerwatywę i ona mi nabijała. Nie ma... Ja to robię na czarno, także... No. A nie, chodzi o motyw, że stoi mi w kasie i strasznie śmierdzi w tej kasie, nie? W sensie, że tam... I stoi takie małe dziecko z ojcem, takie 5-letnie i tak nagle... Tato, ale się zjebałeś. I gość, nie wiem, czy to był on, czy nie on, czerwony, kurwa, kasjerka, to się aż, kurwa, telepie, a gość już podejrzewam tylko z tej takiej samoobsługowej korzysta od tego czasu. A to jest ciekawe, że dziecko poznało po zapachu, nie? To jest... Dziecko wiedziało, że to jest ojca. No, stary, ono było na wysokości dupy, ono mogło mieć... Jemu mogło ucho przewijać, chłopie. Okej, okay, jest bachata, czyt, baciata. Baciata. A to są te bułki serio, czy co to jest? Baciata. 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 No, a co to jest baciata, powiedz mi? Taniec? Taniec? A, serio? Serio myślałem, że mówimy o tych bułkach teraz. Ja tak samo. Ja mam tak... W sensie, ja mam tak, po co Łukasz mówi tak oczywistą rzecz? No, baciata. Ja tam wolę kajzery, nie? Ale ktoś serio? Lubi baciatę. Nie wiem, czy wiesz, kajzery to też jest styl tańczenia po prostu. Niektórzy mówią kordła, niektórzy na ciabata mówią baciata, kurwa, po prostu. To jest ciabata! To jest ciabata. Ciabata, no. To jest ciabata, dobra. A to by było dobre, gdy laska mówi, idziemy na baciata. A ty, o, spoko, nie? I gość se myśli, że kolację, że opierdolą kanapki gdzieś na mieście. Weź buty. Po chuj do baciaty? Jak my to będziemy jeść? A jak wygląda, bo ty wiesz, co to jest baciata, tak? Jak wygląda baciata? Jaki to jest taniec? Bo ja co znaczy sensualne teraz? Ja mam problem. Tak, no. Powinno być sensualny czyt i teraz wyjaśnienie tego. Sensualne to nie jest sensualne, to znaczy, że... Mhm. Czyli laska stoi, a facet wokół niej... Tak, ja myślałem, że po prostu Polski jest najebany na imprezie, a on był sensualny po prostu. To jest... Mi coś wpadło za koszulkę po prostu. Chciałem... wyczerpać. Jak ci się podoba ta sensualna ciabata? Wyjmij to, bo mnie wkurwia. Uwiera mnie w kołnierz. Co? Metka mnie uwiera w kołnierz, wyjmij to. Ciabata. Czy paluszki krabowe to tak naprawdę egzotyczne parówki? Proszę bardzo, nie wiedziałem, że dzisiaj mamy tutaj taką zabawną publiczność, że każde pytanie jest żartem od razu. No to jest trochę jak parówka, kurde. To jest takie, jakbyś miał
parówkę z ryby. Tak to było napisane tam? Dobrze mówię? Egzotyczna parówka. Egzotyczna parówka, no dokładnie. To jest wszystko, co najgorsze z kraba, co tam zostaje. Czyli cały krab? Stary. No... Daj mi dobrą jadalną część kraba. Mięsko. Nienawidzę, ja w sensie jestem antyfanem krabów. Mam bardzo jasną i klarowną opinię na temat krabów. Właśnie i kraby w środku są właśnie takie jasne, klarowne i... Jak powiesz zaraz sensualne, to jebnę, to jest... Stary, już to ojebał z baciatą, to... Rozmowy mężczyzn w WC. Proszę bardzo, były żarty, teraz kurwa scenki. Tak, bo my... Ej, ale... ale co my tam... Dzisiaj publika ma cały wachlarz. Ale rozmowy... Co? Czuj się w rolę może na początku. Dobra, to... Ja zawsze tak siedzę na kiblu. Bo ty chcesz srać makaronem, czy coś, ściskasz dupę po prostu. Robi się świderek wtedy, nie wiem, czy wiesz. Się zawija. A ja serio odpiłem pasek, bo się chciałem wczuć w rolę i teraz się czuję nieswojo z odpiętym paskiem. Ale to jest najśmieszniejsze, że to nie my chodzimy parami, żeby se pogadać do sracza. Ty srałeś dzisiaj, nie chodź, se pogadamy. Ja nigdy nie rozmawiałem w trakcie srania. Z innym typem z kabiny obok na przykład. Ja raz miałem sytuację. Ej, poczekajcie. To mi się podoba. Ja miałem wiele sytuacji, opowiem o jednej. Też mi tam gdzieś zabulkało i tak głośno pierdłem, że gość piętro wyżej parsnął śmiechem. Po prostu to było takie... Ja mam takie, ja pierdzielę. Piętro wyżej? Piętro wyżej. Mieszkam na parterze, stary, jakby mi ktoś z dołu powiedział. To, że ty przez ściany słyszysz parsknięcie, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Stary, jak ja słyszałem to parsknięcie, to ten koleś musiał tam jebnąć po prostu, wiesz? Oni przemocy domowej nie słyszą, na policję nie dzwonią, a ja słyszałem parsknięcie. Stary, ja mieszkam na Hucie, tam się dużo rzeczy dzieje. Stare budownictwo. Tak, bo chodziło o stare... On mówi o przemocy domowej, on stare budownictwo. To było najważniejsze w temacie. Chuj, że biją ludzi, ale ściany porządne. Ale to było dobre, jak jest jakiś koleś, się zdęca nad rodziną, wybierają mieszkanie, on chodzi... Nie no. Tu spoko. A ja se serio zapnę ten pasek, bo się źle czuję. Co to jest za system zapinania, że ty tylko podciągnąłeś i tam masz dziurki, czy to po prostu ten zacisk jest? Nie wiem, jakoś zawsze na wdechu, nie wiem. Masz na wdech? Masz pasek na wdech? Tak, mam też pasek na wydech. I to są szelki po prostu, kurwa. Nawet nie wiem, czy to miało sens, co powiedziałeś. Ale jak założysz szelki, to swobodnie oddychasz, a gacie na dupie elegancko, nie? Ile razy zakładasz szelki? Nigdy, zawsze na wdechu. Miałeś kiedyś szelki, będąc dorosłym człowiekiem, miałeś szelki na sobie? Nie, kajdanki miałem razy. I o tym chcę usłyszeć. Co, o tym jak miałem kajdanki? Miałeś kajdanki na sobie? No. Co się stało? No. Byłem na imprezie w jednym z krakowskich klubów. Jeszcze był z nami kolega z Poznania, który, bo myśmy tak byli, przyjechali do nas z Poznania dwaj znajomi. No i jeden poszedł ze mną, jak się rozdzieliliśmy podczas imprezy, a drugi z moim kumplem. No i myśmy poszli do jednego klubu, zobaczyć, co się dzieje, a drugiego. No i jacyś kolesie do mnie się dziwnie patrzyli na mnie. Mhm. Więc wyjebałem mu kuflem w łeb. No, proszę państwa, tak się rozmawia na Nowej Hucie, więc to jest... Znaczy nie wiem, czy oni... Albo mi odepchnę, nie pamiętam, no raczej moja wina, no. No i... Może gościu do ciebie, idziesz srać, bo chciałem ci coś opowiedzieć. A ja powiedziałem, idę i... Nie, bardziej chodzi o to, że no i później się wywiązała awantura, no i się biłem z dwoma jakimiś typami. W ogóle niesprawiedliwe, że było dwóch, a ja miałem tylko jedną szklankę.
Padła ochrona, zagazowała nas wszystkich. Ja pierdolę, klub poświęcimy, proszę państwa. Zadzwonili po policję, no i wpakowali mnie do radiowozu. No i jak mnie wpakowali do radiowozu, to oni uznali, że to tych dwóch typów mnie pobiło. Bo oni byli dużo więksi i było dwóch, ja byłem sam. Więc... Zobacz, jak mu rozjebali kufel w ręce. On tu jest ofiarą tej przemocy. Ale słuchaj motywu, no i wiadomo, byliśmy w kajdankach, no i oni się mnie pytają, gdzie mieszkam. I ja nie pamiętałem, gdzie mieszkam, więc podałem adres kuzyna. I zawieźli mnie do kuzyna, kuzyna budzą o 4 nad ranem, pytają się, czy tutaj mieszka taki, taki? A on mówi, kto mówi? Policja. A on mówi, tak, zdecydowanie tu mieszka. Więc położyli mnie, wzięli mnie, odpięli z kajdanek, elegancko położyli mnie spać, a tam tych dwóch typów na 4-8 zabrali. Co sądzisz o przyjaźni Toma i Jerego? Kolejna karteczka. To jest ciekawe, to jest głębsze pytanie niż się wydaje na początku. To jest, a to nie jest taka relacja jak starszy brat, młodszy brat? Że Tom i Jerry, że zawsze młodszy ma przerąbane? Nie, tam ma Tom przerąbane. Dobra, pewnie to jest osoba, która jest starszą siostrą, tak? No, wiedziałem, no. Ja mam starszego brata i powiem ci, ja miałem zawsze bardziej przerąbane. Z tego względu, że jak dostawaliśmy pieniądze, to on dostawał pieniądze. I na przykład miałem taką sytuację, że pojechałem na kolonie z nim i mama dała, mówi, to tu macie pieniądze, ty jesteś starszy, to dla nich tam, wiesz, tam, żebyś mu tam wydzielał. No i zobaczyłem, kurwa, Snickersa przez 3 tygodnie, kurwa. I zawsze, jak był odpust, pamiętam kiedyś, to babcia dawała pieniądze nam i mówi, idź tam kupcie sobie coś fajnego. I on nigdy mi nic nie kupował. I raz pamiętam, jak dziś, pamiętam tą sytuację, byliśmy na odpuście i zobaczyłem takie rzutki. I on mówi, kup mi to, kup mi to. I on popatrzył na te rzutki i mówi, okej. I mi je kupił. I ja szedłem szczęśliwy pod pachą, te rzutki miałem. Mówi, kurwa, mam najlepszego bata na świecie. Najszczęśliwsze dziecko na świecie. Po czym dochodzimy do babci pod dom. On mówi, daj ci, rozpakuję. Rozpakował, wyjebał tarczę, wziął rzutki i mówi, a teraz uciekaj. Jedną rzutką trafił mnie w łeb, mi tu wbił mi ją w czaszkę. Wtedy stwierdził trochę niebezpieczne, lekko nagiął i mówi, uciekaj znowu. Jedną rzutką później trafił mnie w język, rozumiesz? Bo on otworzył drzwi... O czym? Czekaj, zatrzymajmy się. Mówi ci o przemocy domowej. Wow, poczekaj. Ty, nie wiem, czy zauważyliście, z jaką lekkością on rzuca po prostu petardy z tej historii, po prostu... Wiecie, kto by mnie w czaszkę prosto wbił, a potem w język. W każdym razie, miał wtedy takiego golfa. Golfa 4. Stary, trafił cię w język? Tak, bo otworzył drzwi, ja chciałem... I jebnął mi w język, no. To ja miałem dwóch starszych braci i zawsze... Tu moich rodziców muszę pochwalić. Zawsze dostawaliśmy porówno, jeżeli chodzi o kieszonkowe, bo nigdy nikt nie dostawał nic. Więc tutaj muszę oddać sprawiedliwość moim rodzicom. A to nie było tak, że to kieszonkowe. Ja miałem 7 lat, stary. Jak dostałeś rzutkami? No, no mogłem mieć tak 7-8, no. Stary, no, odbyś... No. Jeszcze jeden szczegół tej historii. Gdzie trafiła trzecia rzutka? Mamy nie. Czaszkę, mamy język, na pewno za trzecią rzutką czai się historia, której nie chcesz powiedzieć. Tak, mam drugi pępek. Nie wiem. Stary, nie wiem, nie pamiętam. To stary, on rzucał wielokrotnie 3 rzutkami, więc to nie jest tak, że on miał 3 rzuty i kurwa raz w łeb, raz w język i trzecią nie trafił. Nie. Granatnik. Ostatnio bardzo... Mnie się wydaje, ja już to gdzieś kiedyś chyba powiedziałem, że... Już myślałem, że znaczy, że mam taką historię, bo do każdego tematu mam jedną historię. Mam też młodszego brata. Nie, mnie się wydaje, że to mogło być zamach. Na co? Na tego gościa, bo on podobno po tym całym tym wybuchu głuche telefony odbierał tylko. A to nie jest, bo teraz jest tak w ogóle z całą tą policją, nie? Że oni się cały czas, wiesz, kompromitują i tak dalej. I niektórzy właśnie tak mówią, o, ale teraz policja zmarnowała tyle pracy nad swoim wizerunkiem.
że teraz pracowali tyle czasu, żeby ludzie pozytywnie myśleli o policji i kilka takich zdarzeń w 2022 i cały ten trud został zmarnowany. Ja mam tak, czy to właśnie nie jest wizerunek policji odpowiedni? W sensie, czy naprawdę policjanci chcą być tymi, którzy, hej, pan źle zaparkował samochód, może panu pomóc, może pan tu zgubił klucze. W sensie, czy ty chcesz być tym typem jako policjant, czy właśnie masz... Ja kurwa mam granatnik, ja pierdolę. Rozumiesz, co mi chodzi? No kubam. Ja cały czas się zastanawiam nad tym, co policja dobrego robiła wcześniej, że niby było lepiej, w sensie, że... Nie, był taki okres, nie zauważyłeś takiego okresu, że policja dbała o swój wizerunek, że tutaj o, tu jakaś chodzi maskotka. O to, że nie zajebali przez rok nikogo na komisariacie, tak? O to chodzi. Chodzi mi o to. Jeżeli to jest dbanie, to naprawdę, to... Tylko chodzi mi o to, że był pewien progres, jeżeli chodzi o właśnie ten wizerunek policji, który jest na przykład w krajach skandynawskich, gdzie tam policja spełnia rolę bardziej pomocniczą. Czyli na zasadzie ja mogę pomóc, ja mogę dowieźć na przykład zakupy staruszce, która mieszka sama, nie? Tam są a takie... u nas możemy dojechać staruszkę, która mieszka sama. Mi się tam podoba, że tam policja nie nosi broni przy sobie, więc jak jest gość, który strzela do ludzi, to policja przybiega, zobaczy, że nie ma broni, że gość ma broń, po czym zapierdala na komisariat po broń i dopiero przejeżdża z powrotem. To jest niewiarygodne dla mnie. Że chodzi policjant bez broni, i ty byś mógł, jakbyś miał wiatrówkę, to mógłbyś wystrzelać policjantów. Zresztą tam było, nie? A jakbyś miał rzutki? Ja pierdolę. I potem, stary. Potem jest 6 policjantów rannych, 3 osoby ranne w czaszkę i 3 w język. Co się stało? Z drugiej strony, ja wiesz, ja też szanuję policjantów za tą robotę, które robią, nie? To nie jest dobra robota. To nie jest dobra robota. W sensie, dajmy im się, wiesz, trochę wyszaleć. W sensie, co oni mają z życia? Dostają jakąś głodową pensję, kurwa. Ja bym coś, wiesz, ja bym bardziej ich, w sensie, dał im trochę więcej jeszcze terenu i możliwości, nie? Żeby oni mogli... W sensie, są te wybiegi dla psów, jakby to... Tam, wiesz, tam... Zamykają i chłopaki, kurwa, szalejcie. Tylko furtkę zamknę. O, i teraz. Se krzywdy nie poróbcie. Odłóż te rzutki. Inflacja. To jest karteczka, która jest... Cała inspiracja. To jest inflacja. Inflacja. Jak bardzo dotknęła cię inflacja? Mnie jak bardzo dotknęła inflacja? Tak, no. Stary, ja zmieniłem ostatnio, w zeszłym roku robotę i byłem zadowolony z pensji i kurwa już nie jestem. To było bardzo... Oni mnie w chuj szybko wyleczyli, nie? Ja myślałem, że jestem graczem, że wiecie, to, że jest 10 i ja, kurwa, mam coś w lodówce. W sensie, że ja mam co jeść i nagle jest tak... Ja myślę, że na inflację najlepszym sposobem byłoby to, że jak ludziom nie starcza od pierwszego do pierwszego, to żeby im później wypłatę dawać. Że na przykład dostajesz 10 i masz tylko 20 dni do pierwszego i już ci starcza na przykład. Jak ludziom nie starcza do końca miesiąca, to im po prostu później pieniądze przelewać. Dokładnie tak, to jest świetne rozwiązanie. A tak. Potem od 1 do 10 to no już... Jebać, do końca miesiąca im nie starczało, stary, to już kurwa, wiesz. Tak, czemu narzekasz? Tak, obie. Stary, polskie wesele, pozdro. Polskie wesele, pozdro. Ja wam powiem, co się kurwa dzieje. To jest złodzieje pierdoleni, kurwa. Od miesiąca, bo ja się oświadczyłem jakiś czas temu. Planujemy ślub. Co te kurwy z tych sal za pieniądze krzyczą, kurwa, jak ja usłyszałem, co oni chcą za pieniądze i za co? Stary, wyobraź sobie, że teraz chcesz salę mieć na wesele, to nie płacisz tylko za talerzyk, tylko za wynajem sali płacisz. Musisz im zapłacić za to, tak jakbyś... Nie, to jest to, że płacisz na przykład 15 tysięcy za to, no, że możesz mieć tam wesele. No. Tylko za to. Czyli nie masz nic gwarantowanego, tylko płacisz 15 tysięcy, za samo to, że masz salę. Tak jakbyś poszedł... Czekaj, przerwę ci, a możesz wynająć talerzyki bez sali na przykład? I każdy ma swój talerzyk, ale chuj wie gdzie na przykład, nie? I... To jest kurwa... Zapytaj, czy jest taka opcja. I przychodzę i mówi, mam talerzyk, no to teraz kurwa szukaj jedzenia. Nie, ale masz na przykład motyw taki, nie, że tam... są te jakieś opłaty tam dodatkowe, takie tam jakieś korkowe, niekorkowe. To są kurwa jakieś tam... Ludzkie pieniądze się płaciło za to. Mm-hmm. I na przykład masz teraz taką sytuację, że mówisz, no dobrze, a jak z alkoholem u was? Oni mówią, że możesz zapłacić, załóżmy, 35 zł od osoby
jeżeli chcesz dojść swój alkohol, albo mieć alkohol od nich. I potem sobie to podliczasz i sobie myślisz 35 zł plus mój alkohol, a u nich jest na przykład 110 zł za butelkę. Mhm. I sobie myślisz, jest 150 osób, to są moi znajomi, tam jest po 4 butelki na łeb, kurwa. Mhm. Oni by chcieli, kurwa, ile to jest, jakbym same ogórki kiszone im chciał, kurwa, dać, żeby mieli tylko czym to zagryźć, to ja muszę, kurwa, mieć trzeci etat. A to musisz płacić 35 zł za możliwość tak. picia swojego alkoholu? Tak. Myślałeś... Od osoby. Myślałeś o bezalkoholowym weselu? Stary, tylu znajomych by odpadło. Miałbyś tych, którzy cię kochają tylko. Rodzice. Ja myślę, że by się impreza przyniosła do krzaków dookoła, kurwa. Moi znajomi byli na bezalkoholowym weselu, bo to było wesele Świadków Jehowych, oni nie piją alkoholu. I na sali prawie nikogo nie było, a wszyscy się chowali, kurwa, i chlali po samochodach, kurwa. Powiem ci, że to jest pierwsza sytuacja, w której Świadkowie Jehowie się chowali. To jest jakiś plus. Okej. Dobra. No. O, i to jest jakieś wyznanie. Kurwa, ile mamy rodzaje dzisiaj tych karteczek? No czytaj, Chłopak, z którym tu jestem. O, kurwa. No. Czekaj, bo przeczytałem za nim. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie. Opanuję to. Wy jeszcze nie wiecie. Ja już to przeczytałem. Ja potrafię przeczytać, zanim powiem na głos. Więc ja wiem, co tam jest. Ale jeszcze nie rozumiesz. Rozumiem, ale bądźmy gotowi, okej? Okay? Po prostu bądźmy gotowi i zobaczymy, okej? Okay? Zabijmy. Wolski, jak to czytam, od razu wchodzisz ze swoją jakąś przejebaną dobrą historią, żeby po prostu wyciągnąć tą karteczkę, żeby ludzie zapomnieli, co było tam napisane, dobra? Jasne. Przygotowany? Dobra. Chłopak, z którym tu jestem, molestował mnie. Czy mam to zgłosić? Więc Wolski, nie zgłaszaj. Kurwa, scena jest twoja. Powiem ci tak. Nie zgłaszaj tego, bo będę miał przejebane. Tak to się robi. Ale na tamtą karteczkę, co mam zrobić, że chłopak mnie molestował, przychodzi odpowiedź z drugiej karteczki, która tutaj jest, i jest, Jezu, ty się tym zajmij. Więc bardzo mi się podoba, że dzisiaj tak pięknie karteczki się składają. Jesteście niesamowitą publicznością, powiem wam szczerze, że to jak wyczuwacie klimat wieczoru, ale to jakby... kiedy po prostu macie, o, chyba jest za śmiesznie, trzeba wyciągnąć molestowanie. A druga osoba miała, ja mam tutaj puentę do tego pytania, mam nadzieję, że wylosują w odpowiednim momencie. ostatnia karteczka. Robimy ostatnią karteczkę teraz. Ja tak postanowiłem. Myślałem, że jest napisana ostatnia karteczka. Sam się, kurwa. Seks analny. Okej. Okay. Długa pauza. Z kobietą. Bo gościu jak pisał... A już zaczynam historię, stary. Tak, ja przeczytałem seks analny i Wolski, mam historię. Doczytałem z kobietą, się wycofam. Jednak... To miałem na myśli, kurwa, stary, no. Nie, musiałem to wyjaśnić. Aha, okej, okay, no, ale dalej. Seks analny z kobietą versus z mężczyzną. Opisać własne przemyślenia i fantazje. Każdy rodzaj karteczki. Proszę państwa, ja nie wiedziałem, że będziemy mieć, kurwa, rozprawkę dzisiaj. To jest niesamowite. Opisać własne doświadczenia i, kurwa, podać przykłady z literatury polskiej. I potem się zastanawiasz, ale jak analny z kobietą, co ona mi w dupę wsadzi? O mężczyznach poopowiadam, ale co mi laska w dupę wsadzi? Jakie masz doświadczenia z seksem analnym z kobietą bądź mężczyzną, twoje doświadczenia i co tam było jeszcze? Wyznania? Nie. Żeby tutaj sprecyzować, bo tutaj musimy... przemyślenia. Opisać własne przemyślenia i fantazje nawet. Fantazje. To powiem ci, po jednym seksie analnym mogę stwierdzić, że fantazją byłoby wyjąć czystego kutasa po wszystkim. To byłaby... No, no, a teraz ty o chłopakach opowiadaj. No.
Ta karteczka by mi się przydała, żeby go wytrzeć po wszystkim. Powiem ci, że to nie jest duża karteczka. To miała być ostatnia karteczka, ale to zachowajmy. Nie kontynuujemy seksualnego z kobietą, mężczyzną, fantazję, wyobrażenia. Powiem ci, zastanawiam się nad tym, ale no nie mam z facetami takiego doświadczenia, a żałuję, bo długo byłem ministrantem. W sensie jakby nic, zero zainteresowania jakby i najgorsze to, że... A próbowałeś mu zaproponować? Nie, właśnie, nie próbowałem, a to jest też, kurde, to... A serio byłeś ministrantem? Bo ja też. Albo może miałem nieśmiałego księdza, kurwa. To było ciekawe, że... A może byłeś brzydki? I ten ksiądz... A ja byłem w chuj ładnym dzieckiem, naprawdę. A miałeś serio jakieś takie doświadczenia, takie nieprzyjemne z kapłanami? Stary, ja skończyłem Uniwersytet Papieski. I nie miałem. Ale ty mówisz o studiach. No tak. A mówiłeś, że byłeś ładnym dzieckiem. Bo ja zawsze ze zdjęciem przychodziłem. Chcesz przeczytać tą ostatnią karteczkę? Co? Chcesz przeczytać tą ostatnią karteczkę? Czas, że powinniśmy kończyć. Jest 21:37. Wylosowałem jeszcze jedną i zobaczymy. Wielki zderzacz hadronów. Proszę państwa, co mogą powiedzieć faceci, którzy mylą ciabatę z baciatą? O wielkim zderzaczu hydronów. To jest tak, to jest... Hydronów? To jest w Szwajcarii, to się nazywa CERN, ten instytut. Tak jest. I to tam zapierdala aż do takiej prędkości, że się tworzy antymasa i to wsyśnie świat. Czytałeś Dana Browna, kurwa? Tak sobie wyobrażam właśnie idealną rozmowę w kiblu z drugim facetem.